Szewczyk. Witam wszystkich widzów InfoMusic na targach ISE w Barcelonie. Jako oficjalny dystrybutor firmy Outline w Polsce, czyli MBS Pro, zapraszam na tour po stoisku Outline. Wszyscy znamy Outline'a z produktów touringowych, dużych systemów, małych systemów, średnich systemów. Bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o falowód, DPR, WG, firma z tradycjami. Natomiast z tradycją w nowoczesność wchodzimy, jeśli chodzi o Newtona. Jest to Festival Box, który pozwala nam spinać konsolety. Korzystamy z każdego właściwie dostępnego formatu cyfrowego i od tego chciałem zacząć tą prezentację. Nowości, bo Newtona już znamy od jakiegoś czasu. Nowy wzmacniacz instalacyjny, znana jest współpraca Outline'a z Powersoftem i tutaj kolejny mariaż, zmiana lekka w wyglądzie i mamy quattro canali 2400 bodajże, czyli 4x600 ohmów. Kolejne nowości to odświeżona i ujednolicona seria koaksjalnych point source'ów. Mamy od najmniejszego czterocalowego, który jest też dwudrożny koaksjalny. Mamy szóstkę, ósemkę, dwunastkę, piętnastkę i również podwójną piętnastkę. To jest największy z przedstawicieli tej serii. Osiąga zawrotne 140 dB ESPL i jest to konstrukcja 2,5-drożna. U góry piętnastka z koaksjalnie osadzonym driverem i na dole kolejna piętnastka. Bardzo fajny point source do różnych zastosowań. Wszystkie te urządzenia oprócz podwójnej piętnastki mają U-bracket i również taki rotak lamp, którego możemy użyć w instalacjach. Jeśli chodzi o źródła, nazwijmy to architektoniczne, to mamy serię A. Są to wyjściowo szare kolumienki, otrzymujące oczywiście sygnaturę brzmieniową naszego producenta. Mamy do wyboru dwie wersje szerokopasmowca, 80 i 40, czyli cztery przetworniki jednocalowe, szerokopasmowe bądź 8 i do tego dedykowany subwoofer na szóstce. Tak jak mówiłem, wyjściowo szare, ale dostępne, tak jak widzicie, w dowolnym kolorze. I gwiazda dzisiejszego naszego spotkania, czyli nowe kolumny z serii Hercules, czyli z serii H. Mamy tutaj do czynienia z pasywną kardioidą, mamy tutaj do czynienia z pochyleniem przetworników szerokopasmowych 5 stopni w dół, a także z regulowanym pochyleniem przetworników wysokich częstotliwości plus 5, minus 15 stopni, także możemy dostosować charakterystykę kierunkową swojego Herculesa do wysokości zawieszenia, do kierunku propagacji. Seryjnie dostępne w kolorze czarnym lub białym, ale jak widzicie również ukłon dla dekoratorów wnętrz, możemy sobie kolor wybrać. Jeśli chodzi o pasywną kardioidę, to jak się domyślacie, nie potrzebujemy dodatkowego kanału mocy, żeby tą charakterystykę kierunkową otrzymać. Dzięki temu oczywiście mniej pobudzamy pomieszczenie i możemy sobie poradzić w trudniejszym akustycznie środowisku.